Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, aka Pomidor. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji zagrajmy w Disney Aladdin's In Nasira's Revenge. Jak pamiętacie poprzednim razem, w poprzedniej sesji żeśmy zaliczyli sobie poziom Cave of Wonders. Oczywiście nie udało nam się w jednym z poziomów zrobić wszystkich monetek oraz wszystkich Red Gemów. Natomiast w poziomie numer 4 nie udało nam się standardowo wszystkich monetek zabrać, dlatego że był to poziom z latającym dywanem, którego nienawidzę i pewnie większość osób tutaj nienawidzi fanów Aladdina na Playaka jedynkę, tak więc no nie zdziwiłoby mnie to w każdym razie. A dzisiaj zabieramy się za poziom The Pyramid, czyli będzie to już pierwszy poziom, który będę totalnie na ślepo robił, jeżeli chodzi o tę serię, dlatego że no nigdy nie przeszedłem tej części gry, tak więc może być ciekawie. Zapraszam do oglądania. Jedziemy z koksem. The Pyramid Level 1. Oh yeah! I mamy zero żyć na sam start, tak więc no będzie ciekawie, naprawdę kurde, będzie bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o żyćka. Bo może być to dosyć interesujące przejście poziomu. Co tu mamy, kurcze pieczone? Tu mamy jakąś, kurde, świątynię. Ale na razie tutaj jeszcze chyba wchodzić nie chcę. Ogólnie muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest całkiem wpyte. Tylko teraz pytanie, gdzie my mamy dokładnie iść? Tutaj mamy iść? To jest doskonałe pytanie. Tak, tutaj. O, level 2 już mamy. What? Kurde. Ledwo co zaczęliśmy poziom pierwszy. Dobra, no to teraz musimy tutaj z mumią lecieć, widzę. Na pełnej kurwie. Ona nas tutaj próbowała pocisnąć jakimiś takimi, kurde... próbowała nas pocisnąć tym, jak to się nazywa? Swoim brzydkim bardzo oddechem. I co to są za kurde owoce? Co my kurwa tutaj zbieramy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale muszę przyznać tylko tyle, że bardzo mi się podoba jakby sama koncepcja z tym zasypiającym wężem. To jest naprawdę mega fajne i nie wiem co my dokładnie teraz zebraliśmy, ale jest to całkiem interesujące. Dobra, zobaczmy jak nam tutaj level pójdzie, tak więc lecimy do przodu. Okej. Co tu mamy? Nie wiem, o co tutaj chodzi, kurde. Co ja źle zrobiłem? Bo nie ogarniam. To są ogniste miecze, czy co to w końcu jest, kurde? Bo to trochę wyglądało jak jakieś owoce. Dobra, ten się tutaj próbuje przebudzić już. I my próbujmy dalej to zrobić, bo tam można jakoś dalej przejść. Tam można jakoś dalej przejść, tylko nie wiem jak. No niby tutaj trzeba te ogniste te. Aha, okej, dobra, teraz zadziałało, a wcześniej nie chciało działać. Sami zresztą widzieliście to. Dobra, co teraz musimy zrobić? A, tam zamknij mordę, kurde. Papugo jedna. O, tutaj widzę, że przesuwamy oko Saurona teraz, które leci w lewo i w prawo. Tak, dobrze widzę? Tak, jest strzałka w lewo i strzałka w prawo. I teraz to muszę tutaj, tak? Dobrze kojarzę? Nie, chyba źle. Jak to przesunąć teraz? A, tutaj mamy jeszcze ten. Tu mamy jeszcze drabinkę. A, dobra. Tylko to nadal nie usprawiedliwia jednej rzeczy. Mianowicie tego, że to nie tak chyba powinno to wyglądać.
Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale jak przesuniemy tego kloca tutaj. Boże święty. Co tutaj trzeba zrobić? Nie mam pojęcia. No tu mi się udało jakoś w miarę doskoczyć. Ale tam już nie mogę doskoczyć z jakiegoś powodu. I chciałbym wiedzieć jakiego powodu. Bo to mnie bardzo ciekawi. Nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to zrobić. Trzeba będzie zaraz wyszukać w internecie chyba. Bo kurde, nie wiem. Serio, to jest troszeczkę frustrująca sekcja. Chciałbym tam jakoś doskoczyć, ale kurde, no nie mogę. A może to trzeba tak z wysoka skoczyć na te stopy tutaj. W sensie na tą podobiznę ze stopami. Ty! Ale rozkminione. Ty, ale rozkminione to. Eee, 300 IQ dosłownie. Ja tego nie ogarnąłem na początku, czemu? Czy to się wydawało proste? Dobra, checkpoint. Checkpoint, kurde. Lecimy z koksem. O, i tutaj mamy, kurde, jakiegoś przeciwnika. To jest taki... byk, faraon. Nie wiem. Nie wiem, jak on się nazywa, ten typo. W ogóle nie wiem, czy my cokolwiek możemy mu zrobić. A, chyba wiem co. No właśnie, to trzeba było mu zrobić. O, i mamy Red Gema, elegancko, proszę państwa. O to chodziło. A wy jakie w ogóle macie wspomnienia z tym poziomem? Dajcie znać w sekcji komentarzy, bo jestem bardzo ciekaw. Wy na pewno jakieś macie, bo mówię, ja będę pierwszy raz w ogóle przechodził te poziomy, tak więc ja jeszcze nie wiem, co tutaj się będzie odpierdzielać. Ale mam pewne obawy, że będzie to srogi wpierdziel mnie tutaj czekał, tak więc no zobaczymy. Dobra, ta papuga coś gada o jakichś sekretach. Ale my tutaj żadnych sekretów nie widzimy. Ślepi jesteśmy. Więc teraz tak. Co się stało z tym soundtrackiem? Dobra, ten soundtrack mnie bardzo przeraża, teraz to jest creepy. Wcześniej normalnie leciał, a teraz przestał normalnie lecieć. Co tu się odpierdala? Tu mamy poblokowane drzwi. Bo ani tędy nie przejdziemy już. Więc możemy teraz pójść tędy. No, tędy, dokładnie, al. E? Aha, zostałem tutaj uwięziony, tak? To co tutaj chodzi, ty? Bo już nie kumam. Nie kumam, o co chodzi w tym poziomie. Co ja mam tu dokładnie zrobić? Oj, to mi się bardzo nie podoba. Oj, 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 bardzo mi się to nie podoba, co tutaj zaszło. Muzyka się wyłączyła. A, tam coś jest. Trzeba tam wycelować. No, dawaj, 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 dawaj. Elegancko. Tylko troszeczkę ubolewam nad tym, że się teraz soundtrack zgliczował. Lepiej było, jakby leciał, no ale dobra, trudno się mówi. Może się potem odbaguje. I mamy jakąś księgę. Ona się może nam przydać. Znaczy na pewno nam się przyda, ale do czego to jeszcze nie wiemy. I tu mamy kluczyk. Elegancko.
I teraz jesteśmy na samej górze. Stąd, gdzie żeśmy naparzali. I teraz możemy iść tędy. I teraz wróciliśmy chyba... Wow! O kurde, ty, trzeba teraz jakoś to ogarnąć. Tu chyba będzie jakaś ten, jakaś szpara, żeby wrzucić tego, ten nóż cały. No, no, ty, no, kurde, jak to zrobić? Tu się wracamy i tu nic nie ma. Ty, no, ja nie mogę wślizgnąć się tu. Jak to zrobić? Ej, serio mnie to teraz zaczyna bulwersować trochę. Ty, no kurde, no nie wiem, ja się rozpędzam, robię wszystko, żeby ten... Chyba, że tu gdzieś z boku jest coś, co pominąłem. Ale nie wiem. Nie no, nic nie widzę, kurwa, co tu, o co tu chodzi do chuja wafla? Dobrze, moi drodzy, rozkminiłem jedną rzecz. Proszę was, coś takiego rozkminiłem. Czyli innymi słowy, trzeba było tamtą ścianę przesunąć, żeby przejść dalej, ponieważ tamte drzwi zawsze się będą zamykać, raczej tamta brama. Tak więc dobra, żetonik już mamy tutaj zebrany, żeton Gina. Znaczy twu żeton. No tak, w sumie dobrze powiedziałem. Kurde, nie zdążyłem, myślałem, że zdążę. I co, nic nie dostanę? Kurde, no bez hitu. Mogliby już dać tego Red Gema w sumie. Ja widzę, że teraz tak wszystkich tutaj będziemy musieli cisnąć. Chociaż nie, tego chyba nawet nie musimy tak cisnąć jak poprzedniego. Tego możemy normalnie, kurde, z naszego Kinjała cisnąć. Więc tyle dobrze. I co teraz, musimy do przodu lecieć? I tu znowu jakąś zgadywankę mamy. A, trzeba będzie teraz do tych wszystkich otworów trafić. Okej, to brzmi w miarę logicznie. Troszeczkę w ogóle biednie ten poziom bez... O Jezu. Troszeczkę biednie ten poziom bez jakiegokolwiek soundtracku brzmi. Znaczy brzmi, w ogóle wygląda, prezentuje się bez jakiegokolwiek soundtracku. Trochę bida. Nie powiem, że nie. Dobra, tutaj wpadło coś. A tutaj? Tutaj też. I tutaj też. Dobra, o Jezu. Oj. Szkieletor, spooky scary skeleton. Ej, ty, bo ja chcę jeszcze przeżyć to. Dobra, padł śmietnik. Ile potrzebujemy? Jeszcze jednego Red Gema, jednego Genie Token, więc okej. Aha. Teraz bierzemy to, to i to. I teraz tak, mam pewne tutaj powątpienia, bo mamy trzy korytarze i teraz nie wiem, do którego iść w sumie. Bo nie chciałbym teraz sytuacji, żeby mnie na przykład wyrzuciło do znowu poziomu pierwszego. Więc może sobie popróbujmy i zobaczmy, co i jak tutaj będzie się odpierdzielać. Tak więc może pójdźmy najpierw tędy. Okej, okay. Czyli już wiem, bo sobie zrobiłem wcześniej save state'a i load state'a. Tam jest zakończenie poziomu, więc teraz idziemy tutaj. O, i tu mamy ostatni red gem, elegancko. Więc teraz potrzebujemy Genie Token.
Aha, który jest tutaj? Okej, czyli teoretycznie już poziom, znaczy teoretycznie, praktycznie nawet bym powiedział, poziom mamy już zrobiony w 100%. Patrzcie na to. Hej! No zobaczcie, kurczę, na to. Elegancko, to mi się podoba. To możemy iść co dalej, kurde. No i mamy jedno dodatkowe życie, elegancko. Extra life. Więc zobaczmy dalej. Elegancko. Sorki, jeżeli usłyszeliście trochę zapchaną gębę u mnie, ale to jest dlatego, że se takiego dobrego pasztecika jem. Tak więc no, polecam bardzo serdecznie. No i oczywiście runda bonusowa, którą wszyscy znamy i być może nawet i uwielbiamy. Tak więc ja już po prostu zrobię tutaj edit, bo nie ma co w sobie pokazywać, skoro i tak już widzieliśmy to po 500 tysięcy razy. Dwunasty Blue Genie Gem. Oh yeah. Dobrze idzie nam, kurde. Jestem zadowolony mega, fest. No kurde, kiedyś jak grałem w tego Aladdina, to tak dobrze mi nie szło w tę gierkę jak teraz. Co prawda no są momenty, gdzie zamulam pałę, no ale to raczej każdy tak ma w grach, więc raczej nie powinno to nikogo dziwić. Dobra, więc tutaj mamy już jeden poziom zrobiony. Znowu cofamy się do pierwszego poziomu The Pyramid. Tak więc, skoro już byliśmy tutaj. Tak, bo my tutaj byliśmy. No one may enter the Great Pyramid without the two chronicles of the dead. A nie, tutaj nie byliśmy. Tylko teraz musimy ogarnąć przejście do następnej, w takim razie następnego poziomu. Bo w levelu pierwszym to już mamy zrobione wszystko. My żeśmy tutaj byli przecież. No dokładnie, tutaj żeśmy byli. A teraz wypadałoby znaleźć poziom trzeci, żeby to zrobić w miarę chronologicznie, żeby było wszystko ok, żeby nie było potem akcji, że no. To chyba było tutaj. Ta jest, level trzeci, elegancko. Zobaczmy, jak level trzeci nas tutaj, czym nas zaskoczy.